Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, był Carter, to przyszedł Reagan, jest Joe Biden, no to kto przyjdzie? Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No, żyjemy drugi raz to, co się działo w latach 1960-tych, 1970-tych. Jest takie przekonanie, że w zasadzie Ameryka spada coraz głębiej i głębiej, społecznie się rozwala, kulturalnie się sama nienawidzi, ekonomicznie jest jakiś taki zastój. Cała ta dystopia amerykańskiego społeczeństwa idzie w bardzo złym kierunku. No i coś takiego to już było. To już było w Ameryce w latach 70. Ta dominujące lewactwo, tak jak jest dzisiaj, wszyscy ci radykałowie, no to wygląda na to, że oni po prostu zwyciężyli z Ameryką. No i pchają te swoje ambitne komunistyczne, marksistowskie plany, żeby zmienić kompletnie Amerykę, żeby zmienić kraj, zmienić naród, no i odbudować coś takiego w stylu wizji marksistowskiej, czyli nowego społeczeństwa, gdzie będzie przymusowa równość społeczna, będzie to taki socjalistyczno-demokratyczny raj. No, tego rodzaju rzeczy, no to się były budowane. Polska, PRL, Niemcy Wschodnie i tak dalej. No to wszystko to się nazywało socjalizm demokratyczny. No i taki raj też w Ameryce przedstawiano w latach 1970. Później te dziesiątki lat, to kulminacja była w zasadzie w takiej unikalnej kombinacji totalnej ekonomicznej ruiny. No ale również wstyd i międzynarodowy wstyd zakończył się tym, że demokrata miał tylko jedną kadencję, Carter właśnie. No i później przyszedł Reagan, no i wiadomo, co się stało. No i czy dzisiaj mamy tą rewolucję Reagana na widoku? No jest bardzo podobne. No historia, jedni mówią, że historia się powtarza, niektórzy mówią, że historia się nie powtarza, ale z historii można się czegoś tam nauczyć. No i trzeba pamiętać, że jednak wahadło się ma to do siebie, że jak jest wypchane za bardzo w jedną stronę, no to stara się wracać do tego balansu. No i teraz lewactwo wypchało Amerykę strasznie na lewo. Wypchało cała ta powódź lewacka, no to ona nie będzie trwała w nieskończoność. To prędzej czy później musi z powrotem wrócić. Te tsunami takie, czy sztuczne, czy prawdziwe, w zasadzie musi wrócić na swoje miejsce. No dlaczego? No dlatego, że lewactwo wypycha cały naród, cały kraj w kierunku przepaści. Ta przepaść jest coraz bliżej. No Gomułka to powiedział w swoim jednym przemówieniu, że 5 lat temu byliśmy daleko, blisko przepaści, a teraz zrobiliśmy krok do przodu. No i mniej więcej Joe Biden chyba coś takiego też powie w jednej z tych swoich wypowiedzi. No on dużo głupo to powiada, ale przypuszczalnie powtórzy Gomułkę, no bo jesteśmy na skraju przepaści, ludzie sobie nie zdają sprawy, co się dzieje i co się może stać, no ale tak jest. No, normalni ludzie są zawsze optymistami, tak, jesteśmy optymistami, konserwatyści zawsze wierzą, że normalność zwycięży. Na pewno są pewne podobieństwa pomiędzy tym, co było 50 lat temu.
Także, że każdy, kto ma troszeczkę, no nawet nie super bogatą wyobraźnię, może porównać Joe Bidena do Jimmy Cartera. Tam są pewne równoległe porównania. No jest też trochę różnic, bo to jednak jest inny naród, inny kraj, inny świat. To troszeczkę to się wszystko zmieniło. W latach 1970 to był okres wtedy, kiedy ogólnie cały ten, to było no w sumie to ile, 20 lat, 25 lat po II wojnie światowej, gdzie to duże były straty. Gospodarka rzuciła się do przodu. W latach 1960 to dużo było różnic walki obywatelskiej, praw obywatelskich, szczególnie wśród czarnych i kolorowych. No, prosperity, cała ta gospodarka, no to zaczęła się spowalniać. No i też społeczne niezadowolenie, bunty, rewolucje związane z Wietnamem, szczególnie te wszystkie długie włosy hipisowskie komunistów. No to jest dzisiaj, po 50 latach, no to są dzieci i wnuki właśnie tych wszystkich komunistów. Rasowe walki, tak jak kiedyś, tak jak i dzisiaj, są po prostu podlewane benzyną lewaków. Nawet olimpiada z 68 roku, kiedy czarni sportowcy pokazywali tą swoją pięść, mieli sympatię dla czarnych panter, mieli sympatię dla czarnych sił. No to jest wszystko powtórka z rozrywki, to teraz Black Lives Matter, no ale wtedy nie mieli takiego sukcesu. Dzisiaj mają dużo większy sukces, dlatego że dużo młodych, wszyscy młodzi ludzie do 35 roku życia przez ostatnie 40 lat, ich mózgi zostały po prostu zlasowane i większość jest po prostu socjalistami z przekonania. Nie znają praktycznych konsekwencji tego, no ale tak jest. Społeczeństwo po prostu zostało wychowane. Bandytyzm, ilość morderstw w miastach, no to w zasadzie przypomina to, co było w amerykańskich, to było piekło, te wszystkie filmy z lat 80., 70., te kodziaki, nie kodziaki, banaczki i inne Miami Vice, no to właśnie, to jest właśnie to, kiedy to był ten bandytyzm w latach 70., te nieustanne gangi, strzelaniny, to teraz zaczyna to wracać. Większość białych uciekła z miast amerykańskich. Miasta amerykańskie, centrum, no tam, gdzie są biznesy, to są biznesy, no ale środek miasta, to po prostu biali uciekli na przedmieścia i jeszcze na dalsze przedmieścia. W tym czasie socjaliści, demokraci, no to oskarżali ten system rasistowski i niesprawiedliwość. No i również w tym czasie było to, że całe prawo, no to było ustawione, preferowało kryminalistów zamiast ich ofiar. No i czy to nie brzmi tak samo? No dokładnie brzmi tak samo. To jest powtórka z rozrywki, to jest ten sam cyrk, te same lewackie śpiewki, łącznie z podatkami i tak dalej. Wszystko to przeszło, Ameryka przeszła przez to. No tyle tylko, że Jimmy Carter, no doprowadził do ruiny, tą jedną kadencję był, przyszedł Reagan i musiał reperować. No teraz będzie musiał znowu ktoś reperować po Joe Bidenie. Kamala Harris na pewno nie będzie wybrana na prezydentkę. Republikanie, konserwatyści jej nie lubią. No i duża część demokratów też jest nie lubią. No w latach 1960 w Ameryce no to była jeszcze ta kwestia, że Ameryka traciła ideologicznie właśnie z komunistami, traciła no Sowieci, Związek Radziecki był po prostu
dosyć agresywny. Wojna w Wietnamie, tak jak powiedziałem, no to na kampusach, na uczelniach, na uniwersytetach komuniści robili tą swoją krecią robotę. Soviet Union, czyli Sowieci, to zaciskali łapę na bloku wschodnim, między innymi na PRL-u, na Polsce. Amerykanie widzieli tą zimną wojnę. Te marksistowskie ruchy w Ameryce Południowej, no to też to się wszystko rozprzestrzeniało. Te lewackie grupy, no trudno powiedzieć elity, no te wszystkie lewackie grupy rządzące, to oni przewidywali upadek kapitalizmu. To już w tym czasie właśnie przewidywali, że komunizm nadchodzi, marksizm nadchodzi. No i po 40 latach elity lewackie w Ameryce znowu są przekonane, że komunistyczna siła wróciła, czy zastępuje kapitalizm amerykański, i że cywilizacja i społeczeństwo jest najwyższy czas na zmianę. Te lata 70. ubiegłego wieku, no to dały Ameryce stagnację, czyli co to znaczy? No stagnacja ekonomiczna, czyli stagflation, czyli inflacja i stagnacja. Inflacja to są wzrosty ceny, benzyny brakowało, pożyczki w bankach, no to były po 18-20%, wzrostu nie było, także ten stagnacja, inflacja, no to też był coś takiego jak indeks nędzy, no to był, to dodawano powiedzmy 12% inflacji plus 11% bezrobocia, czyli tam 23%. No i takie to były liczby, te indeks nędzy, no to właśnie był ponad 20. Dzisiejszy liczba, ten indeks jest sporo mniejszy, no bo inflacja jest około 5-6% i bezrobocie jest 5-6%, czyli powiedzmy indeks nędzy, no to jest 12. To na pewno nie jest to, co było przed Reaganem pod koniec Cartera w 1980 roku, no ale się podwoił się w ciągu ostatnich 2 lat dzięki tej polityce Joe Bidena. Inne takie echo, czy lustro, które pokazuje to, co było w latach 1990, no to było militarne porażki w tamtym czasie, to był Wietnam, na dzień dzisiejszy, no to mamy Irak, Ameryka ma Irak i Afganistan, tam jest totalna wpadka w jednym i w drugim wypadku. No i to są te właśnie podobieństwa. No poza podobieństwami, no to też jest jedna wielka polityczna różnica. W tym czasie, no to instytucje amerykańskie, no to były prawicowe, konserwatywne. Dzisiaj instytucje amerykańskie są po prostu przesiągnięte lewactwem. Wszystkie ministerstwa, wszystkie wojsko nawet, wojsko jest przesiągnięte lewactwem. Wszystkie instytucje, budżetówka cała jest wypełniona tymi komunistami, którzy zrobili marsz przez instytucje. W latach 70. no to był Milton Friedman. No dzisiaj Friedmana, no to komuniści chyba by po prostu skasowali i nie pozwoliliby mu na wygłaszanie swoich teorii. Była szkoła chicagowska ekonomiczna, która w zasadzie no, to twierdziła to, co Reagan zrobił. Cały ten stały rząd, no to nie był zaangażowany w te wszystkie polityczne, rasistowskie sprawy, tak jak jest dzisiaj. No dzisiaj cały wszystkie instytucje państwowe są po prostu super, bardzo na lewo. Dodatkowa duża różnica to jest to, że korporacje same w sobie po prostu są lewackie.
korporacje kapitalistyczne są tak zlewaczone, że po prostu aż nie do uwierzenia. W latach 1970 ekonomia no to była w zasadzie to był taki śpiący niedźwiedź, to nic się nie ruszało. Dow Jones w 1969 roku, no to był taki sam jak w 1965 roku. Tam żadnego ruchu nie było przez 15 lat. Teraz Dow Jones, no to jest 37-38 tysięcy. To są nieprawdopodobne sumy. No ale to jest rynek Thatcher, to jest polityka Thatcher, polityka Reagana, to wszystkie te amerykańskie korporacje, no to one żyją, zarabiają takie nieprawdopodobne pieniądze dzięki Reaganowi, dzięki Thatcher. Ale najbardziej dziwaczna to jest ten sojusz, najdziwniejszy sojusz w historii, czyli dominująca klasa polityczna, która tłumaczy, że Ameryka no to jest tak fundamentalnie wadliwa i musi być zmieniona, to jest w sojuszu z korporacjami kapitalistycznymi, którzy oni, korporacje kapitalistyczne, no to mają żniwa finansowe, po prostu nieprawdopodobne i niesłyszalne od lat. Do tego inwestorzy są przekonani, że nic się nie zmieni, że nic się w zasadzie nie zmieni. No ale ten sojusz komunistów rządowych, czy instytucji, czy państwowych z kapitalistami, którzy ich kompletnie popierają, no to jest to, co Lenin mówił, że kapitalista sprzeda sznuru, na którym zostanie powieszony przez komunistę. No i tak wygląda, że to tak będzie. No jeżeli, trudno przypuszczać, że będzie jakiś upadek ekonomiczny, trudno przypuszczać, że będzie jakaś kulturalna kontrrewolucja, no ale to się wszystko musi zacząć od dołu. Musimy zacząć głosować na normalnych, musimy głosować na konserwatystów, inaczej nie da rady. Trzeba zacząć być wybieranym do rad szkolnych, trzeba być wybieranym do urzędów, do wszelakich miejsc, przepraszam, w mieście, w swoich wioskach. Trzeba zacząć budować z powrotem normalność. Normalność na każdym szczeblu, gdzie tylko można. Szkoły zostały ukradzione, miasta zostały ukradzione, wszystko zostało uprowadzone przez lewaków, no ale siła należy do normalnych. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję. Jeszcze bardziej nie subskrybujesz? Żyje strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń dzyń o codziennych powiadomieniach. I do następnego, codziennego, bardzo często monetyzowanego, ale często też demonetyzowanego filmiku. Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Widzicie, co się dzieje. Zacznijcie się udzielać od rady szkolnej. Od rady szkolnej, bo to jest ważne. Ustawiajcie siebie, jeżeli są jakieś wybory w waszym miasteczku, czy mieście, czy dzielnicy. Idźcie tam i walczcie. Tam trzeba walczyć, tam trzeba, normalni muszą zacząć po prostu działać. To, że oddaliśmy, wszyscy podatnicy oddali władzę wszystkim obibokom, to jest nieprawdopodobne. Przekaz dla socjalistów. No mam nadzieję, że wszyscy, co głosowali na Bidena, już przyszli po rozum do głowy, nie będą na niego głosować. Patrzcie się na swoje podatki, patrzcie się na te morderstwa w swoich miastach, patrzcie się na cenę benzyny. Nie jest to skomplikowane. Trzeba po prostu się rozejrzeć, popatrzeć i zacząć wybierać normalnych. Zdrowia dla normalnych.